Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak. Witam Państwa w najpopularniejszym samozwańczym programie ekonomicznym w internecie. Naszym gościem jest pan Piotr Kuczyński, główny analityk Już nawet nie Xelion. będę protestował. Dzień dobry Państwu. Jeszcze parę razy to powtórzymy I stanie się to i nie prawdą trzeba będzie zgodnie mówić, że jest z samozwańczy. gebelsowską zasadą. No tak. Dokładnie. Krótkie podsumowanie. No mamy dużo pytań, więc krótkie podsumowanie na temat tego tygodnia na giełdzie. No co jest na giełdzie? Na naszej giełdzie? Na naszej giełdzie to Na był naszej giełdzie. spokój, nic się nie działo praktycznie. Naprawdę spokój. I raz widać było chęć do wzrostu, a kiedy indeksy w Europie rosły, to nie było widać chęci do wzrostu. Znaczy mówiąc, giełda czekała, aż się sytuacja rozwiąże, rozwinie i wyjaśni za granicami. Środa była takim dobrym Tak, dniem. za granicami i tyle. I słusznie w zasadzie robiła, jak się okazało. Ale ta sytuacja może się długo nie wyjaśni, w związku z tym nie wiem, co nas na czego zrobi. Chciałby już rosnąć, no chciałby rosnąć, tylko zagranica nie pozwala, no tak można powiedzieć. A zagranica, no to mnie osobiście, zresztą dałem temu wyraz w tekście na dyskusja BIS, prawda? Dałem temu wyraz i mnie niepokoi to, że zaczynają się obawy o to, czy banki centralne mają amunicję, mówiąc wprost. Na przykład ja przytoczyłem w jednym z komentarzy link do artykułu, który się kończył tym, że wiara w banki centralne zanika. Było coś takiego w drugiej części tytułu. I ze zdziwieniem dzisiaj, jak kliknąłem w ten link, stwierdziłem, że nie ma tego artykułu. Link prowadzi do innego artykułu. Podmienili? No 100% tak, bo później poszukałem sobie w sieci w ogóle i wszędzie, gdzie ten tytuł się pojawiał, to prowadził do innego tytułu. Zniknęło to, że wiara w banki centralne zanika, ale można znaleźć to w Rzeczpospolitej dzisiejszej. Tak, pan Kozioł napisał też coś dokładnie takiego. Więc to byłoby niezwykle groźne, gdyby rzeczywiście wiara w to, że banki centralne potrafią uratować rynki przed przeceną, zanikła, no bo wtedy byłoby coś pod tytułem znikąd ratunku. Nie wiem, czy banki centralne wymyślą coś nowego, bo musiałyby wymyślić coś nowego. Proszę zauważyć, że w Japonii obniżyli stopę depozytową, zrobili ją minusową chyba 29 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam. 29 stycznia. I zwiększyli wtedy druk również. Tam nie pamiętam, o ile jenów, ale zwiększyli również druk jenów. I co się stało od tego 29 stycznia? Łącznie z dzisiejszym spadkiem jest 20% spadku od 29 stycznia. Czyli 2 tygodnie, tak? Dobrze mówię? 2 tygodnie. Dwa tygodnie. No, 20% spadku po tym, jak bank centralny stosował coś, co zazwyczaj pomagało jakoś tam, a tym razem nie pomogło w ogóle, wręcz odwrotnie. Nawet dzisiaj było prawie 5% spadku. Po wczorajszej, wczoraj Nikkei nie pracował. No więc to mnie niepokoi. To mnie niepokoi, a ja wiem, tam w tle są sprawy banków i tak dalej, no to wszystko dałoby się ogarnąć. Najgorsze by było, gdyby rynki straciły wiarę w to, że banki centralne mogą pomóc. Wiarę, że ta terapia przynosi jakiekolwiek efekty. No i wtedy banki musiałyby wymyślić coś zupełnie nowego. Jak pamiętamy, no przynajmniej ja nigdy nie wyobrażałem sobie, że banki centralne będą skupowały masowo obligacje albo stosowały masowo już w tej chwili ujemne stopy depozytowe. To prawda. Więc być może wymyślą coś jeszcze nowego, czego ja nie potrafię sobie wyobrazić. No, należałoby porozmawiać z jakimś bankierem centralnym, z panem Belką na przykład. Może faktycznie prezesem. Zaczną zamiast pompować pieniądze na rynki kapitałowe, będą przelewać na konto to, obywateli. O czym żeśmy tutaj już mówili kiedyś i co Japończycy, o czym Japończycy myśleli. W swoim artykule poruszył również pan temat Brexitu. No tak, no ja nie jestem miłośnikiem United Kingdom zdecydowanie, nie? I ja uważam, że jeżeli jest szantażysta, to szantażyście nie należy ulegać. I uważam, że twierdzę, że Wielka Brytania po pierwsze albo nic wielkiego by się nie stało, oprócz tego, że byłaby ujma na honorze Unii. Ale jeżeli ulegnie się szantażyście, to też jest ujma na honorze Unii, prawda? I tam to daje możliwość, że inni może będą chcieli wyjść, a uleganie, znaczy tamto, znaczy
Znaczy nie uleganie, a uleganie powoduje, że zaraz zjawi się Polska czy jakiś inny kraj i powiemy, my też mamy inne pomysły na Unię i możemy sobie wyjść, jeżeli nie ulegniecie. Ale Wielka Brytania tak naprawdę nie chce wyjść z Unii Europejskiej. Ja wiem, że nie chce. To jest tylko i wyłącznie podpucha. Robią nas wszystkich w konia i tyle. I mnie to wkurza. Ta ich Splendid Isolation, oni się uważają za lepszych od nas wszystkich z kontynentu, prawda? No to im dać wolność. No dać im wolność, to natychmiast Szkocja by się odłączyła, bo Szkocja jest straszliwie prounijna. Zostałaby biedna, znaczy no nie biedna, ale Anglia by została, tak. I Anglia by została i jakby jeszcze walnął ładny kryzys finansowy, City by się posypało i by na czworakach do nas wrócili. Przepraszam, nie ulegamy szantażystom z Wielkiej Brytanii. No ja uważam, że tak. Nie ma sensu. 500 zł na dziecko. Udało się. Powiem przewrotnie, to znaczy powiem w ten sposób, że gdyby Platforma Obywatelska, oczywiście to było, ja wiem, pan się śmieje, ja dostałem furii, jak usłyszałem. Też usłyszałem, dostałem furii na wszystkie dzieci tu tego, czyli następne 17 miliardów złotych, prawda? Nie, populizm czystej postaci. Wie pan, bąknął w kawie na ławę, bąknął pan poseł Neumann coś, co im chodzi po głowie, a czego nie mają odwagi powiedzieć. Ja bym miał taką rewolucyjną odwagę. On bąknął, że przecież trzeba byłoby zrezygnować z pomysłów PiS w przyszłym roku i wtedy dałoby się. Więc ja bym był politykiem, mądrym politykiem. Zakładam, że to jest mądre, co powiem za chwilę. To bym powiedział tak. Rynek zweryfikuje. Tak, oczywiście. Rezygnujemy z obniżki wieku emerytalnego. Niech dziadkowie i babcie złożą się na wnuki i dajemy wszystkim dzieciom. Dobry pomysł? A może by wtedy już starczyło? Pragnę przypomnieć, że pan już emeryturę pobiera, więc to pana ja nie dotyczy. Ja połowę emerytury pobieram, a dzisiaj mamy, który mamy dzisiaj? 12. To za 4 dni będę w wieku emerytalnym pełnym przedłużony. To wszystkiego najlepszego. Dziękuję w takim razie z okazji urodzin. 500 zł na dziecko wywołało olbrzymią dyskusję, ale również sugeruje wczytać się w ustawę. Bo ustawa, z tego co ja widziałem i miałem okazję się w nią wczytać, zawiera wiele interesujących przykładów tego, jak na przykład można ją obejść. No. Przykładowo można się szybko rozwieść. No i co? A, i to jest mniej na głowę, tak? Troszeczkę poudawać, że jest się rozwiedzionym, bo wywiad środowiskowy oczywiście może coś takiego zweryfikować. Już takie wyroki były w Polsce, takie jest orzecznictwo, że ludzie wyłudzali tam świadczenia rodziny. No tak, 6 tysięcy rocznie. No. 6 tysięcy razy 18 miesięcy, 18 lat, jeżeli to jest nie małe dziecko. Nie tak. Da się 18 stówka. Lat udawać, że się chyba... Stówka do kieszeni. I teraz pytanie, bo z kolei Krzysiek Kolany napisał bardzo interesujący artykuł, że to nie jest ustawa, która jest prokreacyjna. Nie, to na pewno nie. To ja wtedy należałoby wspierać te dzieci, które jeszcze się nie narodziły. Ja wam coś powiem. Ja szukałem, dlatego że ta opozycja polityczna mówi, że nie ma żadnych dowodów na to, że takie dawanie do ręki pieniędzy spowoduje wzrost dzietności. Ja się na tym nie znam. Starałem się poszukać i znalazłem. Jedną rzecz znalazłem. W Hiszpanii spowodowało wzrost dzietności. A wie pan dlaczego? Dlaczego? Myśmy już tu mówili o tym. Może mówiliśmy, może nie. Dlatego, że zmniejszyła się znacznie liczba aborcji. No w Polsce nie ma aborcji, jak wiemy, oficjalnych, ale dzietność mogłaby się zwiększyć. Ale dlaczego? Dlatego, że tam jest od pierwszego dziecka. Prawda? I tutaj ten pomysł Platformy wcale w tym momencie już nie jest taki głupi. Gdyby zrezygnować z obniżki wieku emerytalnego i inaczej kwotę wolną zrobić, znaczy degresywną. Nie, więcej zarabiasz, tym mniej. Na kwotę wolną to już nie ma szans chyba w tym momencie. No, wie pan, w przyszłym roku musi być niby kwota wolna i teoretycznie obiecali, to muszą dać ten wiek emerytalny, prawda? Jeszcze obiecali również 1% VAT-u mniej. I darmowe leki dla... osób. No to wiadomo, że jest, to wiadomo, że jest żart. To już wiadomo, że jest żart i jest 2 700 000 ludzi po 75 roku życia. Wszyscy łykają pigułki, a tam
W tym roku wyjdzie kilka złotych. No to różnie można liczyć, ale między 3,5 a 5,5 złotego miesięcznie na emeryturę. Ciekawe jak, bo to jest też pewnego rodzaju dyskryminacja. Tutaj proponujemy obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn 65, dla kobiet 60, ale darmowe leki będą otrzymywać wszyscy po 75. Jakie darmowe leki? No to pan, nie wiem, czy witaminę C pan kupi. No. Witamina C to podobno nie jest a pomysł lek. Jest oczywiście trochę bezsensowny, dlatego że można się spodziewać, że taki emeryt, gdyby miał nieograniczoną możliwość, no to cała rodzina by dostawała darmowe leki. Sprawdziłem to, konsultowałem, nie ma takiej możliwości niestety. Żeby? Jak będzie lek na receptę darmowy, bo to o to chodzi, tak. To nie ma zmiłuj, nie ucieknie się. Oczywiście jakieś tam oszustwa na pewno by się zdarzyły, ale byłby to margines. Bo konsultowałem to ze specjalistką, pytając się, czy rzeczywiście taka sytuacja jest możliwa. Że rodzina cała by dostawała? Tak. Ona powiedziała mi, że bardzo mało prawdopodobne, bo te recepty są weryfikowane. Zresztą użyła terminologii fachowej. Stwierdziła, że to oczywiście jest możliwe na krótką metę i niski odsetek ludzi. Że przynajmniej tyle, ale tak czy owak to będzie bardzo niewielka pomoc dla emerytów. No, emeryci pewnie bardziej cieszyliby się z wyższych świadczeń emerytalnych. To wtedy mogliby sobie pozwolić na leki. No tak, ale tego się nie da zrobić. Przechodzimy do pytań. Michał Eł. Witam panie Piotrze. Co pan sądzi o ostatnich spadkach na światowych giełdach? Czy jest to zwykła korekta, czy też może, jak niektórzy analitycy sugerują, niepokój inwestorów dotyczący sektora bankowego? Deutsche Bank, UniCredit. Jeżeli chodzi o UniCredit, na pewno nie powiem ani słowa. Ja na pewno ani słowa złego nie powiem też. Ale to zostawmy tylko Deutsche Bank. Deutsche Bank, jak ten wieloryb wypływa co parę, wieloryb wypływa częściej, ale Deutsche Bank wypływa co parę lat na momentach kryzysowych, bo ten bank rzeczywiście ma potężną pulę. Pan Kolany pisał o 50 bilionach dolarów, prawda? 50 tysięcy miliardów dolarów, no więc instrumentów pochodnych. No więc rzeczywiście i poza tym odnosi potężne straty i w ogóle jest potężnym bankiem i w ogóle ma same problemy i za chwilę upadnie. Tak w wiadomościach cały czas mówię. Tak jest i tak jest to kilka lat. Przy czym tym razem rzeczywiście ceny Deutsche Banku, ceny akcji gwałtownie spadały do momentu, kiedy osoba zaznajomiona ze sprawą, bo to tak zwykle bywa, powiedziała, że być może będzie skupował własne obligacje. Nie wiem, czy już jest informacja. Jeszcze rząd niemiecki się wypowiedział. Jeszcze pan Schäuble raczył coś powiedzieć. Tak. To już w ogóle katastrofa, jak rząd mówi, że bank jest zdrowy. Już. No więc są problemy, jasne, tylko że nasz internauta, który zadał to pytanie, niech przeczyta po prostu ten mój wpis na dyskusja BIS, dlatego że ja tam wyjaśniam, że no niestety nie wiem, w jakim jesteśmy punkcie. Albo jest to, na pewno jest to korekta całej sześcioletniej hossy. No to wiemy, to jest pewne, widać po zachowaniu inwestorów, po spadku indeksów. Nie ma w ogóle dyskusji. I jeszcze do jakiejś takiej na Standard & Poor 500, dla mnie bardziej reprezentatywnego niż Dow Jones, zdecydowanie bardziej, indeksu amerykańskiego, to daleko jeszcze jest do drugiego zniesienia Fibonacciego, 38,2%. Ono jest na 1000 bodajże 600, około 1600 punktów, a mamy 1800, 10% jeszcze. Także to na pewno jest duża korekta, na pewno jest korekta hossy. Czy jest to coś poważniejszego? Zaczęliśmy nawet od tego tutaj rozmawiać, prawda? To jest pytanie, czy ludzie rzeczywiście tracą wiarę w sprawczą moc banków centralnych i czy banki centralne mają jakąś amunicję, której jeszcze rynki nie znają. Złoto. Złoto szaleje. Taki wzrost jak wczoraj, bo był moment, kiedy było ponad 5% wzrostu ceny złota. Teraz się spojrzałem, to Polyman Brothers było 10%, prawda? A tak to nie były podobne, 3,5, ale 5 groszami, sygnał. 5 groszami nigdzie nie było. W związku z tym jest potężny wzrost jednodniowy, bo ja mówię o jednodniowym. Ono rosło od dłuższego czasu, znaczy dłuższego, od początku tego kryzysu, który w tej chwili widzimy, czyli powiedzmy za 2 tygodnie. I zyskało tak od 1050 do 1250-60, to jest ile? To jest 200 dolarów, tak? 200, no 20%, prawda?
daleko dało taki wstępny, taki sygnał kupna średnioterminowy i owszem, ale problem jest w czym? Jeżeli by te banki centralne, które ciągle będziemy pewno wracali, potrafiły znaleźć broń na obecne zawirowania, potrafiły znaleźć taką broń, bo Janet Yellen, jak wiemy, przeszła tą wąską ścieżką nad urwiskami, ale nie znalazła czegoś, co podniosło rynki. To jej się nie udało. Więc gdyby banki znalazły jakąś broń i przeprowadziły, jeszcze uchroniły rynki przed dużymi spadkami, przed jakąś większą katastrofą, to złoto natychmiast stanieje. Bo dolar będzie się umacniał i do widzenia. Inflacji nie ma, no i po co trzymać złoto? Dlaczego złoto drożeje? Tylko i wyłącznie jako ochrona kapitału, bo jeżeli by rzeczywiście, to jest olbrzymi znak zapytania, mam nadzieję, że ja tego nie zobaczę, wolałbym wcześniej umrzeć. Taka jest prawda. Bo gdyby rzeczywiście znikła wiara w banki centralne, no to jest tylko złoto, które zostaje. No dlatego ludzie kupowali wczoraj tak panicznie złoto. A czy jest, czy ona, ta wiara zniknie, czy nie, to tego ja nie wiem. Po prostu nie wiem i nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tomek, podobnie jak ja, czekał pan na szeroko zapowiadany plan Morawieckiego. Czy biorąc pod uwagę wszystkie programy socjalne planowane przez Prawo i Sprawiedliwość, jest realne wprowadzenie czegoś konstruktywnego? Nie no, te plany wprowadza kto inny, a Morawiecki ma wprowadzić coś innego. Ja się tylko obawiam, politykę czego? Wobec rynków ma prowadzić. No może też, tak. Znaczy ma dawać zaufanie rynkom, tak. O tak można powiedzieć. Ja tylko się obawiam tego, że ponieważ ten plan jest tak długo zapowiadany, no może się okazać, że z dużej chmury mały deszcz, prawda? I to tego mnie wykluczał. Zobaczymy, no. I nie wiem, nie nastawiam się ani pesymistycznie, ani optymistycznie. Chcę zobaczyć, przeczytać i przemyśleć ten program. Może w przyszłym tygodniu on się rzeczywiście pojawi. Tomek, bankier.pl. PKB Polski wzrósł o 3,9%. Taki był tytuł u nas w portalu. Czy są powody do radości? Powody do radości będą wtedy, jeżeli PKB Polski będzie tak rósł w tym roku, w następnym i w kolejnych do 2020, a gdyby były zawirowania na świecie, to niestety ten nasz wzrost będzie, ale się znacznie skurczy. René pyta, zakładając total kolaps i rozpad Unii Europejskiej, no to takie założenie już bardzo ostre, co poza złotem teoretycznie jest najlepszym miejscem na ulokowanie pieniędzy? Pietruszka. Pietruszka, albo jak w filmie Kieślowskiego, słoik i do ziemi. No bo to też jest możliwe, tak. No ziemniaki, tak, no hodowla, no. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, jak czytałem, nie wiem, przeczytajcie Państwo w przedostatniej polityce artykuł pani Solskiej na temat tego, co Prawo i Sprawiedliwość planuje, albo w dużym formacie, że niedługo rolnicy przyjadą palić opony, są szykowane takie zmiany w obrocie ziemią, że jeżeli chcecie kupować ziemię rolną, to teraz, bo za chwilę nie kupicie. Nie będzie można nawet przepisać ziemi na dzieci. Agencja Rynku Rolnego będzie mogła ją sobie kupić po prostu i dać innemu panu. Synekury. Tego nie powiedziałem. Jurand ze Spychowa. Panie Piotrze, Keynes czy Hayek? Dlaczego pana zdaniem rządy postrzegają interwencjonizm Keynes jako jedyną drogę? Czy w obecnej sytuacji nie powinniśmy zmniejszyć interwencjonizmu rządów w rynek, jak postulował Hayek? Drugie pytanie o radę dla początkującego. Co dało panu największe zrozumienie, wyczucie rynku? Drugie jest prostsze, dlatego że największe zrozumienie dało mi to, że dostałem po łapach natychmiast, jak pierwsze akcje kupiłem. Czyli najpierw trzeba stracić. No ja tak uważam. W 1993 roku we wrześniu kupiłem akcję Sokołowa, straciłem 700 zł i zacząłem wtedy studiować materię. 700 zł to wtedy chyba dwie przeciętne pensje były. Nie, to nie było aż tak. Nie. No ale na pewno było to więcej niż obecne 700 zł. Z tego co pamiętam, złotych, tak. W 1992 roku przeciętny nauczyciel zarabiał 2,5 miliona złotych. Na staro oczywiście. No, czyli to było ile? 2,5 miliona przez 10 tysięcy, 250 zł dzisiejszy. Jakoś. No, ale nie no więc tego. To prostsze jest ta druga odpowiedź. Pierw stracić i uczyć się, bo znałem takich ludzi, którzy wchodzili i zyskiwali bez przerwy. I naprawdę, wierzcie Państwo, że znam przypadki, kiedy ci ludzie zostali bankrutami potem. Po prostu.
Uwierzyli we własne możliwości. Tak, to są nieomylni. No tak, a pierwsza, czy pomagać, no nie, abstrahując od Keynesa Hayeka, dlatego to można sobie tu, jak człowiek poczyta ekonomii, to tych szkół, odmian tych szkół jest tyle, że to nie warto się zawracać sobie głowy. Jest jedno pytanie podstawowe, czy należy, państwo powinno pomagać w takich trudnych sytuacjach, czy nie? No niestety nie da się zrobić eksperymentu. No bo moglibyśmy zrobić eksperyment w 2008 roku, gdy państwo nie pomagało, Lehman upadł i banki wszystkie by zaczęły padać jak much. I co by się wtedy stało? Ja myślę, że by stała się po prostu totalna katastrofa i rzeczywiście prawdziwy kolaps. W związku z tym w takich momentach ja uważam, że państwo powinno pomagać. Czy tak jak teraz pomaga przez banki centralne i państwa? Mam duże wątpliwości, bo to są, jak ciągle też podkreślam, te uncharted waters, czyli wody, na których nie mamy map, nie wiemy, gdzie płyniemy i nie wiemy, czym to się skończy. Ja mam niestety przeczucie, ale to może dlatego, że jestem stary, że to się źle kiedyś skończy. Teraz pytamy się o ropę. Niżej już spaść chyba nie może, bo inaczej zawsze można by niżej powiedzieć, że Warren Buffett może się mylić. Pytanie od Michała. Zawsze może być niżej, to po pierwsze. To jest tak jak z tym znanym kawałem dosyć brutalnym na temat skazańca, którego mieli powiesić i on mówi, że mogłoby być gorzej. Zawsze może być gorzej. No to pytają, jak może być gorzej? No mogliby mnie przedtem obedrzeć ze skóry. Zawsze może być gorzej. Więc jeżeli chodzi o ropę, no to niestety nie ma czegoś takiego, że nie może być już niżej. Tak było 30, dlaczego pan nie powiedział, że nie może być już niżej lub 40? Było w 2002 roku $20. Dlaczego nie ma być 20? Ja nie wiem, gdzie to się zatrzyma. Wiem jedno, że jeżeli OPEC i Rosja się wreszcie jakoś dogadają i powiedzą, że tam przekręcają kurki, po cichu jednak pompują mniej więcej tyle, ile pompują w tej chwili, no to ropa natychmiast podskoczy po 40, może gdzieś się tam ustabilizuje. Ale na to musimy czekać. A kiedy oni to zrobią, tego ja nie wiem. No i pan też nie wie. Można ryzykować i sobie pograć. W tej chwili, licząc, że przy $27 za ropę WTI około 20% można stracić. No, Buffett może tak grać, no, bo on tak robi, no, że wchodzi, mówi to, już jest, wystarczy, koniec. I wie, że jak jeszcze 20-30% straci, to za tam powiedzmy kilka lat zarobi 300. No, no. Wiemy na pewno, że gdyby ropa nawet była za darmo, to kosztowałaby w Polsce benzyna co najmniej 3 zł na skutek wielkiej liczby podatków i opłat zawartych. Akcji zawartych. Więc to jest akurat pewne. Jeszcze pytanie o walutę od Michała. Co z funtem, ale do nie dolara? Wiem, to nie wiem. Z funtem nie wiem, nie obserwuję funta, ja ponieważ niespecjalnie kocham United Kingdom, w związku z tym. Czy Bank Anglii może obniżyć stopy procentowe? Jak słyszałem Carneya ostatnio, to on mówił raczej o podwyżkach stóp. Więc idzie drogą jelen, bo oni w ogóle, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, to kiedyś kolonia, teraz dominant. Dogadują się. Może najlepiej by było, żeby zawarli Unię, no. I żeby Wielka Brytania. Amerykanie by się ucieszyli. Ja według mnie Unia też powinna się ucieszyć, bo jednego marudy byłoby mniej. Rafał. Ostatnie pytanie od Rafała. Czy w tak zmiennym klimacie inwestycyjnym uważa pan, że warto szukać alternatyw poprzez lokowanie kapitału, chociażby w whisky, wino lub sztukę? Nigdy nie miałem przekonania do whisky i wina. Można łatwo potłuc whisky i wino. Ostatnio można jakiś, też wypić. Tak, ale ostatnio jakiś znany kucharz z francuski, z najlepszej paryskiej restauracji, 44 lata, popełnił samobójstwo. Wieść gminna niesie, że dlatego, że jakaś firma, która dystrybuowała drogie wino, butelka najtańsza kosztowała 20 tysięcy euro. Najtańsza. No, nabrała go tak, że 8 milionów euro dostał w plecy i popełnił samobójstwo. Więc z tym winem drogim należałoby chyba jednak uważać. A co do dzieł sztuki, no to one rzeczywiście bez przerwy drożeją, to prawda. Ale znowu wieść gminna niesie, ja na tym się nie znam zupełnie. Jak widzę psa z balonów Konsa w chyba trzech wydaniach, on jest taki ośmiotonowy, bo to jest ze stali rzeźba.
który kosztuje ileś tam dziesiątków, milionów dolarów, no to uważam, że ktoś oszalał. To jest moje zdanie, a się na tym po prostu na sztuce współczesnej nie znam się kompletnie. Wycena jest tak wysoka raz, że kupują muzea, żeby były bardziej sławne. Nazwisko się kupuje. A dwa, że wiele tych dzieł sztuki trafia do Ameryki Południowej. Kupowane są niezależnie bossów, od ceny przez bossów. A jeszcze więcej, prawdopodobno w tej chwili, właśnie to tak wieść gminna niesie, jest kupowane przez Chińczyków. Więc gdyby w Chinach doszło do jakiegoś twardego lądowania gospodarki, o czym niektórzy mówią, no to i popyt by ten się urwał. I wtedy ceny dzieł sztuki nieco by spadły. Ile nieco? Nie wiem, nie znam się. Wniosek jest taki, że po prostu proszę nam nie zadawać pytań o rynek sztuki, bo nie znam się. I wina, i whisky też. Inwestowanie w wina. Przynajmniej ja pijam wino i whisky. Tylko pod tym kątem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To wszystkie pytania na dzisiaj, które możemy zadać, ponieważ czas nam się kończy. Zapraszam oczywiście do bloga pana Piotra Kuczyńskiego na dyskusja BIS oraz za tydzień. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak, gościem był pan Piotr Kuczyński. Dziękuję bardzo.